co się zaczęło. Od śniegu z deszczem i wiatru i zimna. I taki to ostatni dzień majówki. No nic, trzeba iść, nie ma zmiłuj. Bo będę tą ścieżką teraz podążał tam jakoś. Się rozpadało przed chwilą na wstępie, ale teraz odrobinę zelżało, ale śnieg z deszczem taki, kurczę, i z wiatrem, i zimno, aż rękawiczki musiałem założyć. 3 kwietnia roku pańskiego 2021 ruszyłem z Ochotnicy Górnej w ostatni akord tej majówkowej wyprawy i tym samym projektu o nazwie Korona Gorców. No i dzisiaj będzie trochę bezszlakowo też, ponieważ tym żółtym szlakiem, z którym schodziłem z tego zielonego do Gorca, bez sensu wracać. Do zielonego, do Ochotnicy Dolnej za daleko, więc po prostu idę tutaj, przecinam takimi ścieżkami różnorodnymi. Najpierw dojdę do żółtego, potem do zielonego. No i już na wysokości Jaworzyny Kamienickiej. Kurczę. Nie. Jaworzyny Gorcowskiej. O. Dojdę do zielonego szlaku i już będę zmierzał ku Gorcowi. Jaworzyna Kamienicka to przecież była w Koronie Gorców wcześniej. No, także idę, żeby dojść do tego żółtego. No, utrudnienie leciutkie polega na tym, że trzeba przejść przez taką górkę. Górkę. No, ale grunt, że przestało tak lać, czy sypać, czy jakby to nazwać. Więc można iść. 3 maja pada śnieg, pada śnieg, nie dzwonią dzwonki sań. Patologia pogodowa. No i idę tym żółtym szlakiem, kawałek, nie wiem, z kilometr, półtora. No i albo tam pójdę dalej tą asfaltową drogą do takiego odbicia ścieżkowego gdzieś tam w kierunku zielonego szlaku, w kierunku zielonego szlaku, tak, ale tego, który idzie z Ochotnicy Dolnej. Jest też jedna opcja dodatkowa. Mogę iść prosto tą drogą i praktycznie tam gdzieś ona się kończy na wysokości schroniska Skałka. No i ewentualnie tam praktycznie do tej drogi do Gorca można chyba jakoś. Tam jest taki prześwit, nie wiem, czy tam jest las, czy tam jest polana, czy coś, ale gdzieś tam można dołączyć, więc no zobaczę, czy sobie w taki sposób nie ułatwię tej trasy. Na razie idę i będę myślał, jak to zrobić. Śnieg przestał padać, słońce wychodzi. Oby to tak się, kurczę, już ułożyło dalej, rozpogodziło na dłużej. No, bo ten początek był taki w takiej pogodzie naprawdę
ciężkiej. Tu jest to odbicie właśnie już z asfaltu, z żółtego szlaku. Niedaleko jest chata Gorczańska, mianowicie o tutaj. Stąd schodziłem w piątek, dzisiaj jest poniedziałek. Gorczańska chata 20 minut, przysłop 2 godziny, a chodnica stąd w tamtą stronę 40 minut według tego. A wieża widokowa na Gorcu według tutaj drogowskazu jest za 5 km. Czyli jest sugestia, że po prostu tędy spokojnie można iść i jakoś się dojdzie. No to mnie uspokaja, więc jak najbardziej. Rzeczek, potoczków w Gorcach jest naprawdę sporo. Z pragnienia człowiek tu nie zginie. Oczywiście na tych wysokościach pewnych niższych. Co to tu jest? Cześć! Cześć pieseczku! No cześć! Nie bój uleczka! Fajny piesełek! Zimno ci jest, co? No. Jakbym wiedział, to bym ci te parówki wziął, wiesz? A w uchu jest. No, cześć piesełeczku, cześć. Papa. Kolega przyleciał, albo koleżanka. Proszę bardzo. Jakie tu towarzyskie życie kwitnie. A, chyba takie antytowarzyskie. Bezszlakowe miejsca, no trzeba przyznać, że mają też swój urok. Oto jedna z bardzo licznych chatek gorczańskich, nie już nie w cudzysłowie, tylko po prostu gorczańskich chatek, czy gorczańskich domków. No i takimi miejscami sobie tutaj wędruję. Naprawdę bardzo, bardzo przyjemna droga, choć no teraz leciutko zdyszany jestem, bo głównie robię pod górkę. Tu jest akurat takie miejsce bardziej płaskie, czy też mniej strome. Ale za chwilę dalej będzie pod górę. Kolejna tam jakaś niszczejąca już chatka. Pochatka, nie pochatka. To mam przed sobą, jak patrzę na wprost. Jakby to pokazać, kurczę. W każdym razie na jakichś 400 metrach, 100 metrów w górę. No, to będzie teraz najtrudniejszy akord dnia. No, daję w kość, daję.
nie powiem. Takie przewyższenie na tak krótkim dystansie, no to wiadomo, czantorie i tak dalej. A musiałbym się kiedyś jeszcze raz na Lackową wybrać, na od strony popularnej Ściany Płaczu, bo ile oczywiście pamiętam tę nieprzeciętną stromiznę, to jednak ten odcinek był stosunkowo krótki. A takie się zdarzają w górach. Więc jak się w Beskid Niski kiedyś tam wybiorę, to może wtedy. W ogóle korona Beskidu Niskiego, czy w ogóle eksploracja taka, nawet abstrahując od korony, myślę, że byłaby bardzo interesującym projektem, na który jednak trzeba by było poświęcić nieco więcej czasu z racji, no jednak, dużej rozległości Beskidu Niskiego. Normalnie hiperwentylacja level milion. A już się wypłaszczyło. Poszedłem do zielonego szlaku. Jak widać, gorcz już bardzo, bardzo niedaleko i też nie jest na jakimś podwyższeniu wielkim, więc tego przewyższenia nie będę musiał pokonywać zbyt wiele. No, ale zaszedł chmurami. Mam nadzieję, że troszeczkę tam przejdzie to. Natomiast z drugiej strony widoki są. Jest widoczny Lubań na wprost pod taką ciemną chmurką. No a tam z tyłu właśnie pasmo, zdaje się, Radziejowej. Jeżeli dobrze myślę, to tak się zamazuje troszkę, ale tam centralnie Radziejowa by mogła być. No a ja doszedłem do zielonego szlaku przy takiej kapliczce. Są ławeczki, jest dach. Spotkałem przed chwilką dwójkę turystów, którzy z Ochotnicy Dolnej idą zielonym szlakiem, idą na gorc. Także miłe spotkanie. Zastanawiali się, czego już spotkają dzisiaj na trasie. No a tutaj śnieg zaczął padać znowuż z deszczem. No ale to przelotnie. Dzisiaj tak naprawdę te zmiany pogody są znowu takie widoczne, dokładnie jak wczoraj. Ruszam na gorc. No myślę, że dobrze, że wybrałem to bezszlakowo, bo kurczę, jak ja miałbym się telepać 6 km do Ochotnicy Dolnej tym asfaltem tam, no to by było bez sensu. Więc tak na przełaj ścieżkami różnymi doszedłem sobie tutaj w 2 godzinki z kawałkiem. No i do gorca pozostaje mi 2 km na ten moment. Niecałe 200 metrów w górę. Także takie dość przyzwoite to przewyższenie już, to co najtrudniejsze, no to za mną. No i zobaczymy teraz, jak będzie z błotem czy ze śniegiem, no bo przecież wchodzę na ten szlak, na którym dość trudno się szło w piątek śniegiem. I tu już się też ten śnieg zaczyna, także no ale zobaczymy, czy przez te 2 dni coś się w tym temacie zmieniło. Muszę tu uważać też na takie miejsca, bo to jest niby taki lód, a pod spodem jest po prostu woda. No więc ruszam dalej. No to tak można powiedzieć, gorc będzie się zbliżał niczym gwiazda betlejemska. Lubań niby podobnie, ale on jednak był zasłonięty w wielu miejscach drzewami. A tutaj wszystko jak na dłoni. Ale dobra, wyłączam się, bo błoto jest tutaj naprawdę niezłe. Chociaż aż się nie chce wyłączać, kurczę. Tak tu pięknie jest.
Już powoli do niebieskiego szlaku dochodzę. Tutaj też jest jakaś baza namiotowa. A wiatrzysko, wiatrzysko. Ile tutaj do Gorca jest? Według tej tabliczki kilometr jeden. Jeden kilometr, proszę. No, zaradliwe trochę miejsce, trzeba być uważnym pod koniec podejścia, ponieważ tutaj jest taki zakręt w lewo na szlaku, bo droga sugeruje taka, żeby iść prosto, a tymczasem trzeba tutaj skręcić w taką ścieżkę. Oczywiście tamtędy też się do Gorca dojdzie, tylko kawałeczek dalej. Tu jest nawet tabliczka. Natomiast szlak właśnie skręca w taką małą ścieżkę. No i to są te miejsca, które właśnie jak są oznakowane, tak jak tutaj, no to jest bardzo dobrze. Natomiast bywa, że tego znaczku nie ma. No i wtedy albo jest narysowany tak dziwnie jak ten niebieski, jak schodziłem z Lubania do Ochotnicy Dolnej. No i wtedy jest duże ryzyko pomyłki. Zwłaszcza jak się... Właśnie chciałem powiedzieć, że jak się jest pogrążony w myślach. Także taka szeroka ścieżka zmieniła się w taką wąską. No i już za chwilę dojdę do niebieskiego szlaku końcówki na Gorc. Świeżo opruszone tym śniegiem, który tu trochę popadał. Drzewka. To akurat jest dość ładne, nie powiem. Chodź. Tak jak mówiłem, 3 maja śnieg nie jest jakoś tam specjalnie mile widziany, ale estetycznie akurat takie lekko przypruszone, przypodorowane noski, można powiedzieć, tych gorczańskich, gorcowskich drzewek. A no właśnie, gorczańskich od Gorce. Ale czy jeżeli powiem o szczycie Gorca, no to może i będzie też gorcowski. Dochodzę tymczasem do skrzyżowania szlaków, właśnie niebieskiego z zielonym. No i zaraz już będzie to ostateczne podejście na Gorc. Niebieskiego szlaku, notabene, który przecież właśnie, o którym przed chwilą mówiłem, czyli tym, który z Lubania schodzi. Wieża widokowa 5-10 minut. Im wyżej, tym coraz bardziej oszroniona wieża. Nieźle, nie?
Tak, i tak to jest na tym szczycie Gorca. Na górze po prostu wiucha straszliwie i jest bardzo mroźno. Praktycznie z każdym piętrem tej wieży no było rzeczywiście coraz bardziej oszronione, więc ten spadek temperatury w związku z tym wiatrem generalnie jest widoczny. No ale widoki, jak widzieliście, były przepiękne. Widać było Luboń, Szczebel, Modyń, który miałem problem z identyfikacją, a to oczywiste, że Modyń tylko właśnie ma taki trochę stromy kształt tam z tego zejścia do kamienicy. No a tu w ogóle jest strzałka do kamienicy, tak, nomen omen. No oczywiście Luboń, Radziejowa, te Kudłoń, Gorc Troszacki, bardzo dobrze widoczne. No ja teraz tutaj schodzę niebieskim szlakiem już jednak do rzek, myślę, że zdążę do takiego wcześniejszego busa. No także no tutaj jest skompletowany 15 szczyt Korony Gorców. Oczywiście na podsumowanie jeszcze przyjdzie czas. Tak to jest na tym szczycie. Bardzo naprawdę przyjemnie, ale na górze, no kurczę, był niezły Saigon. Lecę w dół. W takim silnym, mroźnym wietrze działa mikrofon. No bo wiatr jest teraz mega, mega duży. Ja się kieruję do niebieskim szlakiem do rzek. Aż tu tak wieje, że ciężko nawet czasami oddech złapać. No ale spotkałem tutaj parę osób. Idą na Gorc. No i tak właśnie jedna osoba tak pytała, jak tam warunki na Jaworzyny Kamieniecko. No w piątek byłem, więc od tamtego czasu mogło wiele się zmienić. No generalnie niby to niebo niebieskie jest, ale wiatr jest taki mroźny, że masakra. Na Gorc tak świetnie się prezentuje, proszę. Tutaj tak tego nie widać, może zaraz pokażę, ale z nadmszany z tamtych okolic po prostu nadciąga jakiś Armagedon. To już nie jest, że ciemne chmury, coś tamtego, tylko tam jest po prostu już w dolinie widać, że nic nie widać i po prostu no tak nie powiem, że przyspieszam kroku, bo myślę, że jak to coś ma tu dojść, to, no to z godzinka minie czy tam kilkadziesiąt minut. Ale, no, ale wygląda to nieciekawie, jeżeli to idzie w tę stronę właśnie. Tutaj odbijałem, idąc dwukrotnie z czarnego szlaku stamtąd, właśnie tutaj na niebieski. No ale tym razem właśnie tu wkraczam na nieznany sobie szlak, czyli właśnie niebieski, dalszą część niebieskiego. Jak widzę, tutaj taka dróżka się fajna zrobiła. O kurczę, jakby tak było do końca, to bym nie pogardził. 3 km do końca, bus za 50 minut. Ale no jednak postaram się mieć tę rezerwę, pamiętając, co się zdarzyło, jak mi ten bus, kurczę, przyjechał te 9 minut wcześniej. No to była masakra po prostu. Także idę, przed chwilą popadał śnieg, dosłownie 3 minuty temu, a teraz znowu wychodzi słońce. No i taka to majówka.
w maju jak w garncu, nie, jak to tam było, maj plecień, o, maj plecień po przeplatach. No właśnie, nie kwiecień, tylko maj. Naprawdę dużo ludzi idzie. Nie powiem mimo tej pogody, bo ona jest taka zmienna bardzo, więc jak podejmowali decyzję, to może i było jakoś tam przyzwoicie. Natomiast dużo ludzi z dziećmi także wchodzą na górę. Także, no i tak popularna jest ta turystyka górska coraz bardziej. A i te szczyty, które wcale nie są takie oczywiste, są coraz bardziej popularne, jak właśnie na przykład Gord. No nie jest to tak popularny szczyt jak Turbacz czy Lubań, a jednak, no jak widać, ma swoich fanów i ludzi, którzy chcą go odwiedzić. Także, no jeżeli to jest taka turystyka faktycznie nastawiona na chodzenie, to jak najbardziej. Chociaż ja tak jakoś bardziej doceniam, jak ludzie odwiedzają te mniej znane miejsca. To znaczy w sensie takim, że sobie coś zaplanują, sami wymyślą gdzieś tam, gdzie by tu pojechać. W jakieś takie miejsce nieoczywiste, a nie te wszystkie właśnie, tak jak nieraz to mówiłem, Rysianki, Babie, Czantorie, wszystko to jest po prostu już tak oklepane masakrycznie. Choć oczywiście nie mówię, bo też tam czasami bywam w tych miejscach. Natomiast w tych górach jest naprawdę tyle pięknych miejsc, że jest w czym po prostu wybierać. I tyle. I już dochodzę do parkingu, tam widać drogę, jeżdżą samochody, więc no już kilometr z kawałkiem, do busa pół godzinki, także tym razem akurat z zapasem takim, można powiedzieć, nawet niespodziewanym, bo w ogóle nie zakładałem, że mogę na tego busa zdążyć. A tu się okazało, że bezproblemowo, szybko byłem na Gorcu po prostu, no i taki jest tego efekt. Także o wczesnej porze, 12.40, będę miał busa, 12.42, jeżeli przyjedzie o czasie i tak dalej. Także będę kończył tę dniówkę, że tak powiem, naprawdę wcześnie. Wyłączam się, bo tu jeszcze wywinę orła na tym zakręcie. Korona Gorców zaliczona. Jest super. Jeszcze sobie zakupiłem kilka serków na deser. No i w takiej trzeciomajowej, śnieżnej pogodzie czekam na busik, który tym razem raczej będzie na czas, jeżeli w ogóle przyjedzie oczywiście.